Srebro niedługo zostanie mamą. Złoto też. Obie cieszą się, że się widzą. Czy nie? Nie znoszę jej! Chcę być najpiękniejszą dziewczyną na przyjęciu. A teraz poprawię włosy. Nieco złotego połysku też jest dobre. Muszę poprawić makijaż? Co? To złoto! A! Syrenkowa sesja zdjęciowa to świetny pomysł. Oto studio. Srebro! Złoto! Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Ukradłaś mój pomysł na syrenkę! Przestańcie się kłócić. Wiem, co zrobić. Dwie syrenki są lepsze niż jedna. Uśmiech i patrzcie w obiektyw. Rusz się. Ja będę gwiazdą tej sesji, a srebrny smoczek mi w tym pomoże. Wytnij koło ze styropianu. Wygładź papierem ściernym. Zrób otwór w rolce taśmy. Umieść laski kleju na gorąco w przezroczystej tubce, by była mniej giętka. Zamocuj końce tubki w otworach rolki. Dodaj do kółka. Zakryj rolkę papierem piankowym. Dodaj plastikowy wazon po drugiej stronie kółka. Pomaluj całość na srebrno. Ojej, świetny ruch! Podoba mi się! Też przyszłam przygotowana. Oto moje rekwizyty. Jejku, super! Wytnij kawałek styropianu. Zrób kształt testu ciążowego. Wygładź papierem ściernym. Zrób wgłębienie frezarką. Pomaluj na złoto. Przyklej do otworu dwa paski brokatowego papieru piankowego. Dodaj słowa. No ej, test ciążowy? Mój rekwizyt był znacznie lepszy. Nie, a właśnie, że tak. Nie psuj sesji. Doktorze, przyszłam na USG. Zaczynajmy. Jak ma się dziecko? Co? Sztabka złota. Chwila, zaraz wracam. Dobrze. Jestem gotowy dać moją ekspercką ocenę. Pięknie, genialnie. Oto twój certyfikat. Szczere złoto, gratuluję. Dziękuję. Umieść tu wagę. Dzięki, możesz iść. O, srebro chce znać swoją wagę. Pomogę jej. O, niezłe lądowanie. Zobaczmy. Dodamy ci trochę kilogramów. Co? Czemu aż tyle? Moja kolej. O nie. Trochę mi niedobrze. Kiedy będziecie znały płeć? Wkrótce. Kumpelo, mam dla ciebie niespodziankę i zabieram ten balonik. Teraz. Dobrze? Gotowa? Wow! Hurra! Co? Srebrne konfetti! Ale jak? To było fajne! Znowu to srebro! Mapa mówi, że skarb jest bardzo blisko. Oto znak! Hej! Jest tu kto? Kto tam? Jakieś pomysły? Nie! Otwórzmy! Ojej! Cześć! Kim jesteś? Przyszedłem po skarb. Jest na mapie. Wow! Oto skarb! Złoto i srebro! Ławy precz! Wynosi się! To było takie nieuprzejme. No nie? Wow! Moje ręce! Zamieniły się w skarb! Znalazłem go! Podoba ci się ten wózek? Nie. A może ten? Też nie bardzo. Zaraz wracam. Spójrz, ten jest piękny.
Wow, jest świetna! To kokarda z moich marzeń! Kokarda? A co z wózkiem? Nie przyda mi się! Zobacz! Wybrałam to! No to może to? Nie, nie! Tylko srebro! Te wózki nie pasują! O tak! Jest! Złoty! Ta dostawa była bardzo szybka! Oto twoje zamówienie! Miłego dnia! Co za malutkie pudełko! Ciekawe, co jest w środku! To złoty wózek, ale miniaturowy! Co mam z nim zrobić? Co za słodka zabawka! Cześć! Jak mogę ci pomóc? Szukam czegoś do snu dla dziecka. Mam najlepszy wybór. Zobacz tę dziecięcą karuzelę. Pokryj drewnianą podstawę złotą farbą. Wkręć haki do plastikowych sztabek złota. Przełóż złotą linkę. I przywiąż do podstawy. Udekoruj całość złotymi tekturowymi gwiazdami. Ojej, to jest piękne! Twoje dziecko szybko zaśnie. Jest super! Widać, że działa. Biorę ją. Kiedy przyjdzie kelner? Na początek wezmę herbatę. Moje dziecko jest spragnione. Ble! To wcale nie jest słodkie. Nie mogę tego pić. Potrzebuję złotego cukru. Wow, imponujące! Dodaj do cukru jadalny perłowy proszek. Zrób paczkę ze złotego dekoracyjnego papieru. Dodaj wydrukowaną nazwę. Sklej krawędź i włóż cukier. Sklej drugą krawędź. Zrób rozpoznawalny wzór po bokach. Mogę też spróbować. Smakuje nieźle. O, masz całe złote zęby. Ups. Jedźmy windą. Przepraszam, czy możesz się przesunąć? Kwiaty. Powinienem iść schodami. Ale na zewnątrz wieje! Moje usta są popękane! Potrzebuję balsamu! Przymocuj siatkę EOS-a do zakrętki. Roztop balsam do ust. Dodaj brokat do makijażu. Wlej do pojemnika. Niech stwardnieje. Udekoruj pojemnik kryształami górskimi. I obsyp brokatem. Chcę spróbować. Proszę. I jak? O, co się dzieje? Ble, twój balsam się rozpuścił. Sorki, nie chciałam. Spodziewałam się tego. Ładnie pachnie. Cześć, zgadnij w której ręce. Nie ma mowy, nie dam się nabrać. Niech ci będzie ta. Tada, ciasto na zgodę. Dzięki, ale jest srebrne. Chwila, pokażę ci coś. Wytnij otwór w okrągłym biszkopcie, używając formy cukierniczej. Pokryj kolejną warstwę biszkoptu kremową polewą. Umieść warstwy z otworami na wierzchu, pokrywając każdą warstwę polewą. Wsyp do środka złoty ryż dmuchany. Dodaj warstwę polewy i zakryj kolejnym biszkoptem. Udekoruj całość polewą. Rozwałkuj masę cukierniczą. Owiń w nią ciasto. Nałóż warstwę srebrnego jadalnego brokatu. Udekoruj srebrną posypką. Ojej! Złote wypełnienie! To takie słodkie! Wiedziałam, że ci się spodoba! Smacznego! Ty bierzesz środek, a ja resztę! Przyjaciółki! Oczywiście! Nasze dzieci też się zaprzyjaźnią! Ale fajnie! Co nie?
podobał Ci się nasz filmik? Napisz w komentarzu, kto podobał Ci się bardziej. Złoto czy srebro? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików od Trum Trum.